Dzień dobry, szanowni państwo. Równo dobę po powrocie z Davos pan prezydent udaje się na kolejną wizytę zagraniczną. Tym razem wraz z małżonką, panią Agatą Kornhauser-Dudą, pan prezydent udaje się do Wilna, by jutro wraz z litewską parą prezydencką wziąć udział w uroczystościach z okazji 161. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Miło widzieć, że do tej kolekcji, że tak powiem, wspólnych świąt, przede wszystkim 3 maja, dołącza chyba już na stałe rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. Przed rokiem tę rocznicę świętowaliśmy w Warszawie. Pan prezydent Nauseda wtedy zawitał do Warszawy. W tym roku pan prezydent Duda będzie wraz z małżonką w Wilnie u prezydenta Nausedy. Co istotne, w tych uroczystościach, które, jak powiedziałem, odbędą się jutro, wezmą również udział przedstawiciele innych państw i narodów, które tworzyły niegdyś Wielkie Księstwo Litewskie i Rzeczpospolitą i które wtedy wspólnie wzięły udział w tym zrywie niepodległościowym przeciwko rosyjskiemu imperializmowi. Będzie więc delegacja ukraińska i będzie delegacja białoruska z panią Swietłaną Cichanouską na czele. Oczywiście poza tymi uroczystościami będzie czas na spotkania bilateralne, spotkanie par prezydenckich, również wspólny lunch i wiele, wiele rozmów dwustronnych, których w ostatnim czasie zresztą już odbywało się sporo. Przypomnę, że prezydenci widzieli się niedawno w Davos. Tam dominowała tematyka trójmorska, ona na pewno będzie kontynuowana. Poza tym oczywiście kwestie bezpieczeństwa, kwestie związane z przygotowywaniem się do szczytu NATO, sytuacja na Ukrainie, kwestia akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej i ewentualnie również do NATO. To będą niewątpliwie główne tematy rozmów. To spotkanie jest, myślę, kolejnym dowodem na to, jak bliskie relacje wiążą naszych prezydentów, prezydenta Dudę, prezydenta Nausedę. I te relacje między prezydentami też, można powiedzieć, odciskają się również na relacjach pomiędzy państwami i narodami, bo wydaje się, że w ostatnich latach stosunki polsko-litewskie są najlepsze chyba od odzyskania przez nasze kraje niepodległości po upadku bloku wschodniego. Dziękuję bardzo. Obaj prezydenci szykują jakąś wspólną inicjatywę w związku ze zbliżającą się drugą rocznicą rosyjskiej pełnoskalowej inwazji na Ukrainę? Myślę, że taka inicjatywa będzie miała miejsce, ale będzie to inicjatywa szersza. Panie ministrze, a czy temat tej zapory, której budowę zapowiedziała Litwa, Łotwa i Estonia, no to także będzie temat, o którym pan prezydent będzie chciał porozmawiać? Niewątpliwie kwestia obrony wschodniej flanki państw bałtyckich, ale także Polski wraz ze szczegółami pojawi się na agendzie rozmów. To nie ulega wątpliwości. Dziękuję bardzo. Dziękuję.